Cześć. Spacer to jedna z najważniejszych części z dnia psa. To nie tylko czas na załatwienie potrzeb fizjologicznych, to także czas na nawiązanie relacji opiekun-pies oraz na kontakt ze światem zewnętrznym. Co zrobić, aby spacer sprawiał Twojemu psu 100% przyjemności, a po nim pies mógł spokojnie wypoczywać w domu? Dziś razem z Leną pokażemy Wam to krok po kroku. Idziemy na spacer. Poznajcie Lenę, to jest suczka, którą też wzięliśmy na ten czas razem z Szogunem. Ponoć bała się burz i na jej przykładzie dzisiaj Wam pokażę, jak powinien wyglądać spacer. Dlaczego na niej? Bo nie będzie to łatwe. Niedawno co wyszła ze schroniska, więc to wszystko jest dla niej nowe. A ja bardzo lubię wyzwania, więc będę na niej pokazywać. Będzie to spacer, którym pokażę Wam, jak psa, którego praktycznie nie znam, będę uczyć przychodzenia do mnie. Opowiem Wam też, co trzeba najpierw zrobić, czyli fizjologia. Najpierw dajemy pieskowi wszystko powąchać, załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, a dopiero później zaczynamy spacer. Ten spacer nie może być zbyt intensywny i zawsze kończymy spacer, kiedy pies ma jeszcze trochę energii. Te zianie, które tutaj widzicie, one jest w miarę spokojne. Z czasem, jak będziemy robić ten filmik, to zianie będzie jeszcze szybsze, jeszcze głębsze, więc wtedy pomału będziemy właśnie kończyć spacer. No i zobaczymy, jak nam wszystko pójdzie. Nie ukrywam, że jest to temperamentna dziewczyna. Będę stosować żółty serek. Zobaczymy teraz, jak na niego zareaguje. Lena, proszę. To jest bardzo ważne, żebyśmy dawali smakołyki naturalne i te, które chce pies jeść. Żółtego sera nie daje zbyt dużo, bo często uczula. Aczkolwiek powinno być wszystko dobrze. Zobaczcie na jej ogon, od razu się cieszy, uszy. Bardzo ładnie. Jest energetyczna, więc nie będę ją za wszystko mocno chwalił, żeby nie pobudzać tej energii. Tą energię będę wręcz zniżał tak, żeby ona wiedziała, co się z nią dzieje. Zrobiliśmy pierwszą kosmetykę, ma troszkę uszy przycięte, łapy. I zapraszam serdecznie, pójdziemy na spacer, zobaczymy, jak to wszystko nam pójdzie. Na spacerze z Leną zastosujemy lążę, po to, żeby pies miał więcej swobody, żeby to nie było krótkie trzymanie na 1,50 m. Ta ląża ma 5 metrów, więc pies swobodnie będzie mógł sobie wąchać, swobodnie się przemieszczać i łatwiej mi będzie go wypalić. Więc polecam wszystkim lążę. Zaczynacie od 2-3 metrów i stopniowo popuszczacie. Łatwo ją też skorygować, przybliżyć. I jeżeli ktoś nie ma silnych dłoni, może też używać rękawiczki, bo często lążę palą dłoni, więc trzeba uważać. Kiedy pies by nam się nagle zerwał, nie łapcie im dłońmi, bo macie spalone dłonie. Najpierw depczemy stopą, później się schylamy i bierzemy dopiero lążę. Dajemy Lenie swobodę, żeby sobie wszystko wąchała, zobaczyła. Nie ściągamy jej, pozwalamy jej na to, żeby spokojnie z wszystkim się mogła zaznajomić, bo jest to nowe miejsce dla niej, nowe otoczenie. Pokazuję Wam żółty serek, to co Lena lubi najbardziej. Odkryliśmy, że go uwielbia. Prosty sposób na to, żeby przychodziła do Was. Trzeba ją warunkować imię. Ma się kojarzyć z czymś miłym, z czymś bardzo przyjemnym. Zobaczymy, jak na to będzie reagować. Lena. I rzucacie smakołyk, tak żeby go sobie wzięła z ziemi. Znowu pada imię, rzucamy smakołyk. Lena. Później kucacie sobie, otwarta dłoń. Lena, proszę. Dajecie. Zobaczcie cały czas na ogon. Jest przeszczęśliwa. Killer, nie pies, killer, proszę. Aha, ślicznie to zrobiłaś, pięknie, ekstra. Żeby budować więź z psem, trzeba znaleźć patent na co chcą pracować. A pracować, czyli robić to chętnie, przy tym się świetnie bawić. Tutaj nasza Lena uwielbia piłkę i będziemy ją teraz wykorzystywać. Możecie jednocześnie bawić się piłką, a przywoływać ze smakołykiem. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie, tak jak mówiłem, pierwszy raz to robimy. Niedawno, co ją wzięliśmy ze schroniska, jest bardzo ładnie teraz skupiona. Lena piła. Wow, piękne to było. I teraz sobie odchodzi z piłką, co nam daje też taśma, właśnie kontrolę, że pies nam dalej nie ucieknie, nie oddali się, będziemy mogli go swobodnie do siebie przyciągnąć. Lena. Kiedy zostawi piłkę, ok, damy jej smakołyk i wrócimy już po piłkę w ten sposób, że nie damy jej złapać. Ekstra, piła. Super. Tutaj przy tym życiu trzeba uważać, żeby pies nie spadał na tylne łapy. To jest najprostszą rzecz, którą możecie zrobić, żeby budować więź. Bawić się ze swoim psem. Tak samo przy zabawie, jak i przy spacerze. Kończymy, kiedy jeszcze pies ma ochotę i siłę. Widzicie o tym duszeniu, o duszeniu, o którym Wam mówiłem, one się wzmaga, więc też trzeba ze sobą mieć wodę, wybierać porę dnia taką, żeby nie było za gorąco, bo tak jak już we wcześniejszych odcinkach mówiliśmy, pies się wypaca właśnie poprzez te oddychanie i łapy. I nic więcej, więc trzeba bardzo uważać, żeby psa nie przegrzać. Piła.
Kiedy odbyliście już spacer, kiedy już pies załatwił swoje potrzeby fizjologiczne, kiedy pobawiliście się z nim piłką, budowaliście więź, bardzo ważne jest też, żeby go spuścić ze smyczy, żeby pies mógł się pobawić z innymi psami, żeby miał dla siebie też trochę tego czasu, bo nie ma nic piękniejszego, jak spotkać się ze swoim gatunkiem i jeszcze pobiegać. Wracając do domu, spokojnie zapinacie go na smycz jakieś 10-15 minut, żeby właśnie się uspokoił, bo widzicie, jeszcze tutaj Lenka nam szaleje. I pamiętajcie, że Lena jest psem, którego możecie adoptować, któremu możecie zmienić życie. Ta osoba, która oczywiście do nas przyjdzie, zostanie przeszkolona. Lenę już szkolimy, żeby nie sprawiała żadnych kłopotów w przyszłości. I serdecznie zapraszam do tego, żeby ktoś ją adoptował, bo no ma już 8 lat, a psy schroniskowe, które są starsze, no niechętnie je adoptujemy. A naprawdę da dużo radości. Spacery będą miłe i przyjemne, bo tak jak już mówiłem wcześniej, wszystko pokażę, jak zrobić, żeby nie było żadnych z nią problemów. Na przykładzie naszej modelki Leny dowiedzieliście się, jak powinien wyglądać super spacer. Zawsze zaczynamy od pozostawienia psu czasu na załatwienie jego potrzeb. Nie rozkręcamy go do zabawy na początku spaceru, aby nie zapomniał, po co przede wszystkim wyszedł na dwór. A zdarzają się psy, które na widok piłki przestają mieć kontakt ze swoim pęcherzem. Psie potrzeby załatwione? W takim razie to czas na zabawę ze swoim pupilem. W trakcie zabawy będziecie wzmacniać waszą więź. Pies będzie szczęśliwy, że poświęcacie mu maks uwagi. Pamiętajcie, aby zabawę kończyć zawsze wtedy, gdy pies ma jeszcze niedosyt. Nie będzie mógł się doczekać kolejnego spaceru. Po zabawie jest czas dla psa, aby bez smyczy lub na taśmie mógł odczytywać wszystkie pozostawione przez inne psy SMS-y. To też czas na zabawę z innymi psami. Uwaga! Kontroluj, czy twój pupil nie jest zbyt zmęczony. A co zrobić, aby po powrocie do domu pies był spokojny? Zrównoważyć jego energię na koniec spaceru od 10 do 15 minut marszem na luźnej smyczy. Pamiętajcie, warto również zmieniać miejsce spacerów, psy nie lubią nudy. Gwarantuję wam, że po takich ciekawych, intensywnych spacerach wasze psiaki będą mogły spać spokojnie, a wy po powrocie z pracy poznacie swoje mieszkanie. Dziękuję wam za wspólny spacer. Jeśli podobał się odcinek, zostawcie łapki w górę. A jeśli chcecie wiedzieć, co za tydzień w Tatar i Pies, koniecznie dajcie nam suba.